zarządzanie zdalne. Coraz częściej się zdarza, że gdzieś utkniesz w domu, w hotelu, na lotnisku, trzeba zarządzić zespołem dzień, dwa, może i nawet dwa tygodnie. Wtedy warto się zaprzyjaźnić z narzędziami, które ja z kolei stosuję z moimi klientami, czyli przede wszystkim kwestia komunikacji. Tym narzędziem czy metodą pracy jest stand-up meeting, czyli codzienne, maksymalnie 15-minutowe spotkanie, rozliczenie z tego, co robisz. Jak rozliczam cały zespół, 10-15 osób, to używam po prostu telekonferencji na Playu. Indywidualnie po prostu się wdzwaniam. Zawsze te same pytania. Co zrobiłeś wczoraj? Co planujesz na dzisiaj? Czy są jakieś rzeczy, które możemy na szybko wyjaśnić w tym krótkim stand-upie? Też warto się zaprzyjaźnić z takimi aplikacjami jak Zoom, gdzie masz udostępniać swój ekran, pracować zdalnie, czy WhatsApp, Skype, jeżeli potrzebujesz po prostu spotykać się z ludźmi wideo. Tak, niektórzy nie lubią rozmawiać przez telefon, wolą widzieć Twoją twarz i wtedy na smartfonie czy na laptopie masz po prostu aplikację do telekonferencji. Teraz w zarządzaniu chodzi o planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. No, jesteś w stanie zaplanować pracę narzędziami zdalnymi, zorganizować, motywujesz ludzi regularnymi spotkaniami, stand-up meetingami, no i też na tych stand-up meetingach kontrolujesz pracę. Także w zasadzie wszystkie Twoje role menedżerskie jesteś w stanie zrealizować zdalnie, tylko warto z uprzedzeniem przygotować się, poćwiczyć z tymi narzędziami, które mogą być pomocne. Powodzenia!